Trudno w to uwierzyć, ale w Suwałkach mamy kilka dróg, przez które rocznie przejeżdża ponad 3 miliony pojazdów. Jeszcze trudniej w to, że najbardziej obciążoną suwalską drogę przemierza rocznie ponad 8,5 miliona pojazdów silnikowych. Właśnie zbadano hałas wywołany ruchem samochodowym. Pomimo, że przez Suwałki od kilku lat nie płynie wartki strumień tirów z i do granic w Budzisku, ruch na ulicach miasta jest ogromny. Najwięcej pojazdów silnikowych przemieszcza się jednak zaledwie kilkoma drogami. Oblegane są ulice Wojska Polskiego, Utrata, Podchorskiego, Pułaskiego, Mikołaja Reja oraz Sikorskiego. Największy ruch panuje na ulicy Pułaskiego, na odcinku od byłej jednostki wojskowej aż do ulicy Armii Krajowej. W ciągu doby główną arterię suwalskiego osiedla Północ przemierza średnio 23,5 tysiąca pojazdów. Na drugim miejscu znalazł się odcinek starej drogi krajowej nr 8, poprzedzający ten fragment trasy, ulica Podchorskiego. Tutaj dobowa ilość pojazdów sięga niemal 20 tysięcy. Prawie 18 tysięcy aut i jednośladów wyposażonych w napęd silnikowy codziennie przemierza odcinek ulicy Reja od Bulwarowej do Armii Krajowej. Najmniejszy ruch z badanych miejsc odnotowano na ulicy Sejneńskiej na odcinku od Utraty do skrzyżowania z ulicą Stulecia Niepodległości. Tutaj w porównaniu z najbardziej obciążoną ulicą jest niemal idyllicznie, bo ten fragment drogi wiodącej na wschód każdego dnia przejeżdża mniej niż 5,5 tysiąca pojazdów. To prawie 5 razy mniej niż w najbardziej obciążonym fragmencie Pułaskiego. Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że przeprowadzone pomiary nie wskazały w mieście ani jednej drogi, na której hałas przekroczyłby dopuszczalne normy, stanowiąc zagrożenie dla mieszkańców. To cieszy, szczególnie że wielu z nas ma w pamięci czas, gdy przez miasto przetaczał się transgraniczny ruch ciężarówek.